Cześć, to znowu ja, Mariusz. W tym wideo kontynuuję przeglądanie najnowszej oferty z destylarni Glenglasa. I tak jak w ostatnim moim filmie mogliście poznać mój punkt widzenia na temat Glenglasa Sandent, owocowej, tropikalnej e, propozycji z destylarni. Co w tej whisky mi się podobało, co uważam za fajne, a co można by było poprawić? Tak tym razem będę koncentrował się na dymnej wersji zaproponowanej przez destylarnię. Czy jest to whisky fajna, czy w ogóle warto na nim zwrócić uwagę? Oraz, czym różni się ta dymność od chociażby dymnych whisky, które pewnie część z Was zna z destylarni czy z wyspy Aila? Na te pytania spróbuję Wam odpowiedzieć. Zaczynajmy. Portsoy to jedna z trzech zupełnie nowych propozycji, które miały premierę w trzecim kwartale 2023 roku. I tak jak Chwilę po premierze pojawiły się one w wybranych sklepach specjalistycznych, ale pojawiły się też na festiwalach whisky i to tam miałem okazję, czy miałem taki pierwszy kontakt z nimi, mogłem je spróbować i przede wszystkim dowiedzieć się o nich czegoś więcej. Tak z upływem czasu ich dostępność była coraz większa, no i dzisiaj w zasadzie tych whisky na rynku jest naprawdę dużo, dostaniemy bez problemu je w sklepach internetowych ale znajdziemy je też dość szeroko na półkach po prostu. Nie tylko sklepów specjalistycznych, ale sklepów z alkoholem. i to także jedyna z tych trzech dymna propozycja, która wydaje mi się, w naturalny sposób miała zastąpić starą dymną wersję, czy starą dymną whisky pochodzącą z glasau, czyli torfę torfa, która w zasadzie licząc 2024 jest na rynku od 10 lat. I wydaje mi się, że porcoj ma być dla niej takim naturalnym zamiennikiem. To, co wydaje mi się też bardzo dużą zmianą, to sam fakt, że te trzy łyski wyszły spod rąk pani Rachel Barry, czyli osoby odpowiedzialne nie tylko za produkcję alkoholu w destylarni Glenglassau, ale także w destylarniach Benryach czy Glendronach. To te trzy destylarnie w 2016 roku kupiła firma Brown Forman, Tak, to firma, która w portfolio ma chociażby takie marki jak Jack Daniels, Bourbon Woodford Reserve, Rumbo Tugal, czy chociażby Jean, Jean Mare. Taki Jean, Jean. Więc bardzo duży gracz na rynku, który od Kupił y, te trzy destylarnie z rąk Bilego Walkera, znanego chociażby z takiej marki jak Glen Alahi. Widzę, że się zagalopowałem, a przecież dzisiaj nie obrał Forman, a o Glen Glassał, a nawet o Portsoy. No więc Portsoj to szkocka. Szkocka produkowana w regionie Highland. W destylarni, która leży nad zatoką Sandent, tak? Jedna z whisky z nowego portfolio ma właśnie nawiązywać do tej zatoki. Sama destylarnia z perspektywy szkockiego gorzelnictwa to tak naprawdę niewielki zakład, który produkuje około 800 tysięcy litrów spirytusu rocznie. Jak się pewnie domyślacie, położenie samej destylarni oraz fakt, że leżakuje ona swoje whisky w magazynach tuż przy Zatoce, ma dość duży wpływ na ich. Smak, zapach oraz to, co dzieje się z tymi beczkami w ciągu całego roku. Ma to też związek chociażby z tym, jak marka chce się pozycjonować po rebrandingu. Zobaczcie, że na tych korkach czy w zasadzie korki zmieniły swój kolor, pojawił się tam napis Coastal Malt, więc marka chce pokazywać, że jest to whisky związana z morzem. Zwróćcie uwagę na nazwę tej whisky. Ona została bardzo dobrze przemyślana i to z kilku powodów. No bo do wykorzystania czy w zasadzie do leżakowania whisky, które zostały wlane do tych butelek, wykorzystano beczki po bourbonie, po sherry i po porto. To porto i port Soy może jest to grubą nicią szyte, ale wydaje mi się, że doszło, znaczy ja przynajmniej doszukiwałbym się tutaj jakiegoś powiązania. Z drugiej strony Kilka mil od destylarni, znajduje się miasteczko dokładnie o tej samej nazwie. I można by powiedzieć, że zwykłe miasteczko, jak wiele innych w Szkocji. No właśnie, niekoniecznie. I tutaj może być mały spoiler alert dla osób, które nie oglądały ostatniego czy przedostatniego sezonu Peaky Blinders. Jeśli nie oglądaliście, to skipnijcie po prostu fragment tego filmu. Oznaczę wam go też w opisie poniżej po to byście mogli przełączyć na kolejne ciekawostki na temat Portsoy. Natomiast w samym miasteczku kręcono dość istotne sceny dla fabuły Peaky Blinders. Nie wiem czy pamiętacie te odcinki, w których Tommy z Michaelem wyruszyli do Kanady, aby robić tam biznesy. No i tam właśnie zatrzymali się w niewielkim portowym miasteczku, siedzieli w pubie, następnie wychodząc z tego pubu wsiedli do samochodów, Jeden z samochodów wybuchł, a chwilę później Michael stracił życie. Wszystkie te sceny kręcono właśnie Portsoy i. Tutaj jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że powinniście już widzieć, że w samym miasteczku został zrobiony przez fanów serialu ołtarzyk, w którym, czy w zasadzie pod którym a mogą oni wspomnieć właśnie scenę, w której umiera Michael, no i złożyć tam kwiat, czy chociażby przypiąć tabliczkę upamiętniającą ten ważny Moment dla całego serialu. Przyjrzyjmy się teraz samej butelce, zobaczmy, co jest na niej napisane, i ewentualnie spróbujmy to też rozszyfrować. Zaczynając więc od samej góry, mamy bardzo ładny miętowy korek z Coastal Malt. On się jeszcze będzie tutaj powtarzał, dlatego że w momencie, gdy zejdziemy niżej, mamy emblemat z logo destylarni, no i ponowne nawiązanie do tego nabrzeżnego charakteru samej whisky. Poniżej już na etykiecie mamy Glenglasaw, czyli nazwę destylarni, rok jej otwarcia oraz Highland Single Malt Scotch Whisky. Jak już Wam wielokrotnie wspominałem, Highland to region, w którym produkuje się whisky. Single oznacza, że whisky ta powstała tylko i wyłącznie w jednej destylarni. Malt do jej wykorzystania użyto. Tylko i wyłącznie słodu jęczmiennego oraz skocz whisky, że jest to whisky pochodząca ze Szkocji. Gdyby to przeczytać, jeszcze raz mamy, to, mamy tu informację, że jest to whisky produkowana w regionie Highland, wyprodukowana tylko i wyłącznie w jednej destylarni, destylarni Glenglasa. Że jest to whisky przy produkcji, której wykorzystano 100% słodowany jęczmień, no i oczywiście informacje, że whisky ta została wyprodukowana, wyleżakowana oraz zabutelkowana w samej Szkocji. Poniżej mamy wspominany już przeze mnie i to jest oczywiście nazwa własna. No i chyba po raz pierwszy wspomnienie o tym, że whisky ma taki nadmorski charakter oraz że przede wszystkim jest to whisky dymna. Poniżej mamy podpis pani Rachel Barry, Mamy moc samej whisky czyli 49.1%, to też taka bardzo nieszablonowa bym powiedział moc 0.7 litra jeśli chodzi o pojemność no i informację, że jest to whisky, która jest wydestylowana, starzona i butelkowana w samej Szkocji. Na tyle etykiety ponownie nazwa destylarni, trochę historii oraz fakt, że, czy ponowne powtórzenie, że jest to whisky dymna i że jest ona leżakowana w beczkach po sherry, po Bourbonie i po Porto. To w sumie tyle, jeśli chodzi o samą etykietę. W takim razie przekonajmy się, jak ta whisky pachnie i smakuje. Oglądając moje filmy wiecie, że korzystam z notatnika, w którym mam już trochę informacji na temat tego, co wyczułem w porco i zapisane. Ale zanim to przeczytam, powąchajmy to w takim razie raz jeszcze. Przeplata się ta dymność, ale mam takie Ponowne wrażenie, że ona tutaj nie jest wcale intensywna. Nie jest to taka dymność, którą wielu z Was może znaleźć, chociażby w whisky pochodzących z wyspy Isla. Dla mnie jest to ten dym zdecydowanie bardziej taki ogniskowy, może trochę bardziej węglowy, trochę jakbyście. Nie wiem, czy mieliście okazję, mnie to się kojarzy z takim y, nawet dokładaniem węgla do pieca, gdzie ten popiół wpada nam w nos i mamy taki delikatnie gryzący właśnie popiołowy zapach, ale mam wrażenie, że jest też tutaj... W opozycji bardzo dużo słodyczy takiej owocowości, może nawet trochę takiego dżemu z czerwonych owoców, jako że nie ma na butelkach żadnej informacji na temat tego, jakie szery czy porto były wykorzystywane, to trudno się tutaj doszukiwać charakteru samych win. Natomiast myślę, że te czerwone owoce mogłyby pochodzić właśnie chociażby z tego portu. Ale to tylko i wyłącznie moje przypuszczenia. Jest tutaj, tak jak wspominałem przed chwilą, dużo słodyczy. Tak, ja tą słodycz tutaj też miałem zapisaną. Mnie osobiście kojarzy się to także z taką kandyzowaną żurawiną i... To, co myślę jest też istotne, mamy tutaj sporo, przynajmniej dla mnie, jest tutaj sporo takiej mineralności, słoności, trochę jak w przypadku Sandent, nawiązującej do mineralnych win. No dobra, a jak ta whisky smakuje? Ta moc jest tutaj wyczuwalna, natomiast w pierwszym zetknięciu z nią czuć tą popiołowość, tą dymność, mi ten smak kojarzy się chociażby z ziemniakami wyciąganymi z ogniska, wiecie, takimi trochę opruszonymi. Ale... Zaraz za tym wychodzą te suszone owoce i taki protip dla Was w Lidlu jakiś czas temu, dość niedawno pojawił się nowy rzut suszonych owoców, i tam oczywiście poza suszoną morelą czy żurawiną, widziałem ostatnio właśnie miechunki, widziałem kandyzowane mango, widziałem też suszone ananasy. Jeśli chcecie sobie poćwiczyć waszą sensorykę, to takie suszone owoce mogą jak najbardziej tutaj pomóc, bo moim zdaniem właśnie chociażby takie mango czy ananas są dla mnie tutaj wyczuwalne i przeplatają się trochę z mineralnością. Posmak jest przeze mnie wyczuwalny, on zwłaszcza na samym początku był trochę bardziej intensywny, teraz. Ta dymność, popiołowość tutaj wciąż jest. Jest też delikatna dębina, taka plejada przypraw, bym powiedział, wschodnich, jak chociażby gałka czy, czy cynamon. Natomiast ta whisky, wydawało mi się, że ona jest zdecydowanie bardziej dymna, i tak jak próbowałem jej po raz pierwszy, tutaj też. Napisałem sobie, że ta dymność jest, ale mam wrażenie, że teraz jest ona jakoś taka mniej intensywna. Co wy o tym myślicie? Jeśli mieliście jej okazji próbować, to co w niej was takiego zaskoczyła. Podsumowując, sam smak soj wydaje mi się ciekawy, może niezbyt złożony, natomiast na pewno taki, którego warto spróbować przynajmniej raz. Ta dymność bardzo fajnie układa się mi przynajmniej na języku z tymi suszonymi owocami. Nieźle to ze sobą gra, zwłaszcza, że ta moc nie jest aż tak wyczuwalna. To, co oczywiście lubię w tej whisky, to sam rebranding, natomiast też. Tego, czego brakuje mi chyba najbardziej etykie, na samej etykiecie, to informacji o tym, czy te whisky były kolorowane oraz czy były poddane filtracji na zimno. Nigdzie tego niestety na etykiecie nie znajdziemy. To e, oczywiście, czego też się nie dowiemy, to jaki jest wiek tej whisky, dlatego że jest to nas ale nie raz próbowałem już whisky bez oznaczenia wieku, które były naprawdę dobre i przyzwoite, więc to oznaczenie wieku nie zawsze jest tutaj konieczne. W ogóle to szykując się do tego nagrania na swojej facebookowej grupie Pogaduchy o whisky, link do niej znajdziecie w opisie tego filmu. Zadałem pytanie, czego chcielibyście się dowiedzieć o porcji i mam tutaj dwa Pytania właśnie na jej temat. I tak, korona rada ata e, zadał mi pytanie, hej. Czym różni się dymność porcoj od dymów z Isla? To jest w sumie fajne pytanie, dzięki za nie. Ja mam takie przekonanie, że ta dymność pochodząca z tej whisky jest taka jednak bardziej lądowa. Mniej ma ze sobą takiej morskości czy słoności, choć ona oczywiście też jest tutaj wyczuwalna. Natomiast bardziej pasuje mi tutaj taki węglowy smak, więc jest to po prostu inny rodzaj dymu. To pewnie porównując tą butelkę z jakimś takim podstawowym czy podstawową whisky z Isla byłoby e, czuć. Drugie pytanie, jakie zadaliście mi, zadał mnie Jędrek z pytaniem, e, a jak się zawatrujesz na łączenie dymu z, beczek po, czy z beczkami po porto albo po winie? I to jest w sumie też fajne pytanie. Dzięki Jędras za nie, bo jeśli jesteście fanami dymnych whisky, wiem, że nie każdy jest, ale to możecie dać znać w komentarzu, jeśli jesteście, i też e, lubicie e, whisky w beczkach po sherry, e, no to te połączenia są bardzo ciekawe, bo właśnie te mm, czerwone owoce, ta tak naprawdę. Intensywność tych owoców, niekiedy delikatny kurz ładnie łączy się, moim zdaniem, ja akurat lubię to połączenie, właśnie z tymi dymnymi zapachami i smakami, które bardzo często są na samym początku, jeśli chodzi o zapach czy smak danej whisky, ale później bardzo fajnie przeplatają się z tymi smakami czy aromatami, aromatami pochodzącymi właśnie z beczek poszary. Jędras, mam nadzieję, że i na to pytanie Ci odpowiedziałem. Kończąc, słuchajcie, dajcie mi znać, czy lubicie przede wszystkim tego typu połączenia i czy próbowaliście porco. Jestem ciekaw, co myślicie o tej whisky. Tyle ode mnie. Widzimy się w kolejnych filmach.